Kanał napędzają. NSP Nano i Nano Plus. Lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiary, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico. Najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. No co so Permanent. Szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Dzień dobry moi drodzy. Nazywam się Wojtek Szypiec. I witam Was na serii odcinków, która nazywa się NSP Wyjaśnia. Ta seria odcinków ma na celu być takim rodzajem wideobloga. Wiem, że żyjemy w coraz bardziej zabieganych czasach, coraz więcej chcielibyśmy się nauczyć, ale nie mamy po prostu fizycznej możliwości, żeby się tego nauczyć albo po prostu przeczytać. Więc dlatego wychodzę naprzeciw Waszym oczekiwaniom i problemom i nagram serię filmów o tym, który laser wybrać, jak się na niego decydować, który Wam pomoże uzmysłowić jak dużo możecie zarobić na laserze, to wszystko będzie tutaj. Być może również rzucę te odcinki na Spotify'a. Dajcie znać, jeśli byście chcieli, żeby łatwiej by Wam było słuchać. Będą to regularne odcinki na tematy a propos lasera, ale również mam nadzieję, że uda mi się parę nagrać na temat fizyki i chemii pigmentów, bo wiem, że Wam, są bardzo, bardzo mocno by się to przydało. Więc zaczynajmy. Dzisiejszym tematem odcinka jest, jakie mamy do wyboru urządzenia, przystosowane tylko i wyłącznie do laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Chciałbym podkreślić, czemu mówię tylko i wyłącznie, bo jak wiadomo, jak ktoś jest do wszystkiego, to jest do. Hm. Jeśli mamy do czynienia z kombajnami, które robią absolutnie wszystko, no to niestety nie robią nic absolutnie w 100% dobrze. Poszczególne urządzenia ograłem to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Więc na rynku jest bardzo wiele urządzeń, ale tak jak powiedziałem, zawężamy wybór tylko przystosowanych do tych, którymi możemy tylko i wyłącznie usuwać tatuaż i makijaż permanentny. I tutaj mamy dwa wybory. Albo jest to laser nanosekundowy, albo laser pikosekundowy. A czym się od siebie różnią? Już lecimy. Zacznijmy może od lasera nanosekundowego. Jest to urządzenie, które świetnie się nadaje do usuwania pigmentu, czy to tatuażu, czy makijażu permanentnego. Czas trwania impulsu jest określany tutaj za pomocą nanosekundy, dlatego jest to laser nanosekundowy. Nanosekunda czy też pikosekunda jest to tylko i wyłącznie jednostka pomiaru czasu. Czas trwania impulsu to jest jeden z głównych czynników, według których powinniśmy decydować się na laser. A jeśli chcesz poczytać o tym więcej, dlaczego czas trwania impulsu jest bardzo ważny, tutaj gdzieś się pojawi odnośnik do filmiku, który również na ten temat nagrałem. Laser nanosekundowy jest sobie w stanie poradzić z czarnymi, czerwonymi pigmentacjami, bo tylko takie kolory po prostu widzi, ale to oznacza, że nie jest w stanie zobaczyć już fioletowego, żółtego, zielonego czy niebieskiego pigmentu. Głównie w 100%, teraz już nie skupiamy się na innych badaniach, obszar minimalistyczny. Laser nanosekundowy oprócz usuwania tych dwóch kolorów i ich spektra udostępnia również możliwość wykonywania. Peelingu węglowego. Peeling węglowy obecnie to jest prawdziwy hit, jeśli można powiedzieć o zabiegi z użyciem lasera, ponieważ jest to zabieg dość krótki, dający efekty natychmiastowe, nie da się go spieprzyć praktycznie i jest dość mocno dochodowy. Ja na przykład wykonując peeling węglowy w wzorach, to jest takie dość może nie małe, ale mniej. Średniej wielkości miasto, o, znajdujące się na Śląsku i bierze tutaj za peeling węglowy 350 zł za pół godziny. Źle? Nieźle? Nie wiadomo. Znaczy wiadomo, nieźle. Nie, bo to jest praktycznie sprawa bezkosztowa. Ale zresztą moje kursantki, które mieszkają w Warszawie, wykonują peeling węglowy za 600-650 zł. No to tam już nie ma lipy, nie? Więc jak widzicie, miasto, jeśli chodzi o peeling węglowy, ma dość duże znaczenie, jeśli chodzi o cenę. Na szczęście laserowe usuwanie stricte makijażu, perlnego czy tatuażu, ceny mam mniej więcej uśrednione w zależności od miasta, więc, niezależność, więc niezależnie od tego czy mieszkasz w dużym mieście, czy też w małej wiosce, ceny będą mniej więcej na tym samym poziomie z wyjątkiem peelingu węglowego. A jaka to jest cena? Średnia cena za zabieg z użyciem, laserowe, z użyciem lasera nanosekundowego. Jest to około 250 zł za laserowe usuwanie makijażu permanentnego brwi. Tatuaż jest wiadomo przeważnie wyceniany indywidualnie. Średnia, cena, średnia ilość zabiegów, która jest potrzebna do tego, by usunąć tatuaż czy makijaż permanentny, to jest taki przedział mniej więcej od 4 do 8 sesji. Chociaż w zależności od tego, jak mocny to jest laser, ale o tym sobie powiemy w następnym odcinku. Przechodząc dalej, drugą opcją, którą mamy jest laser pikosekundowy. I laser pikosekundowy to jest prawdziwa ekstra klasa, jeśli chodzi o sprzęt do laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Widz dużo więcej kolorów, dużo szybciej usuwa, jest dużo bardziej skuteczniejszy. A jak dużo bardziej skuteczniejszy? Minimum połowę, minimum 100% szybciej usuwa tatuaż czy makijaż permanentny. Czyli tak jak, tak jak tam mieliśmy przedział od 4 do 8 sesji, tak tutaj mamy od 1 do 4 sesji. W porównaniu do lasera nanosekundowego, oprócz czerwonego i czarnego koloru, jest w stanie również usunąć żółty kolor, zielony, niebieski, fioletowy. To wszystko ten laser widzi i jest w stanie sobie z tym jak najbardziej poradzić. Za sprawą bardzo krótkiego czasu trwania impulsu, bo tak jak mówiłem, jest to tylko i wyłącznie jednostka miary. W przypadku lasera pikosekundowego. Żeby to była prawdziwa pikosekunda musimy mieć do czynienia z czasem trwania impulsu poniżej 1000 pikosekund. Dlaczego akurat 1000? Bo 1000 pikosekund to jedna nanosekunda, więc jest to laser nanosekundowy już w tym momencie, a nie laser pikosekundowy. I mamy tutaj do czynienia z dobrym marketingiem. Czym więcej, laserów pikosekundowych jest w Polsce bardzo mało, co przekłada się na dużo większe możliwości zarobku, bo średnia cena za usuwanie makijażu paletnego brwi to jest od 600 zł w górę. Więc jak widzimy, no, dość sporo więcej, nie? a tu również zajmuje to bardzo mało czasu. Niemniej jednak na rynku jest bardzo dużo laserów pikosekundowych, które nie mają nic wspólnego z prawdziwymi laserami pikosekundowymi. Ale dlaczego one są, może nie podrabiane, to by było złe słowo, tylko dlaczego lasery nanosekundowe są określane pikosekundowymi? Wszystko sprowadza się do ceny i marży, więc stricte do zarobku osób dystrybujących te urządzenia. Laser pikosekundowy, teraz trzymajcie się mocno, to jest koszt idący w setki tysięcy złotych. I sprzedawcy bazują na niewiedzy, naiwności i nieznajomości tematu przez potencjalnych klientów, którzy myślą, że wyrwą prawdziwą okazję kupując pikosekundę za 50-70 tysięcy złotych. Jak rozpoznać, czy laser rzeczywiście jest pikosekundowy, czy nie? Cena jest jednym z kluczowych Czynników, jeśli chodzi o, laser, o wybór lasera pikosekundowego i rozróżnienie tego, czy on jest prawdziwy. Mój laser, który ja dystrybuję, czyli NSP Pico, jest najtańszym, prawdziwym laserem pikosekundowym na rynku. Wszystko, co jest od niego tańsze, jest to sprawdzone. Nie jest laserem pikosekundowym. Najdroższa pikosekunda na rynku to jest kosz idący w około 800 tysięcy złotych, Moja jest dużo, dużo tańsza. Jeśli więcej jesteś zainteresowany, odezwij się to ci podejście. Po drugie, jakie ma długości fal i jakie kolory usuwa? Prawdziwa Pikosekunda powinna być wyposażona, lub można dokupić do niej filtry, głowice. Inaczej, może najpierw powiedzmy o te, które powinny być na pewno wyposażone. Bo tak samo podstawowa Pikosekunda powinna być wyposażona w długości fal do usuwania 532 i 1064 nanometry. Ale również powinien być w stanie do niej dokupić kolejne dwie długości fale: 585 i 660 nanometrów. I właśnie te długości fal oznaczają, że możesz usuwać więcej kolorów niż laser nanosekundowy. Po trzecie, czas trwania impulsu. Jak już wspomniałem wcześniej, pikosekunda to jest jednostka miary. Więc wszystko co poniżej 1000 pikosekund jest laserem pikosekundowym. Tylko też trzeba uważać, że papiery przyjmie wszystko i ludzie naprawdę są w stanie wszystko powiedzieć, bo w żaden sposób to nie jest regulowane. A ty jako... Od, jako konsument, czy też jako inna firma kupująca laser, jedyną możliwość, jaką ma sprawdzenia, czy ten laser jest rzeczywiście kilkosekundowym, czy nie, to poprosić o filmik, jak w fabryce oni testują czas trwania impulsu. Oni to testują na takich specjalnych blask, blaszkach, strzelają z niej laserem i na ekranie komputera pokazuje się, jaki to był czas trwania impulsu z każdym strzałem. Ja taki filmik udostępniam, więc jeśli jesteś ciekaw, czy naprawdę mówię prawdę, czy naprawdę mówię prawdę, ale bez sensu to powiedziałem. Czy rzeczywiście mówię prawdę? Wy co ma zrobić. Reasumując, laser nanosekundowy jest świetnym wsparciem Twojej działalności jako kosmetolog, linergistka, tatuator. Przyteci Ci się takie urządzenie bez świadomości, że to urządzenie kosztowało nie wiadomo, ile tylko możesz sobie pozwolić na to, żeby nawet dwa tygodnie, trzy tygodnie ono powstało gdzieś w końcu, a jak przyjdzie czas, żeby go używać, to go będziesz używać. Laser pikosekundowy umożliwia stworzenie z laserowego usuwania prawdziwego, dużego, czy tej dużej gałęzi biznesu. Naprawdę jest w stanie umożliwić Ci zarobki bardzo, bardzo duże. Jeśli więc jesteś linergistką i chcesz z laserowego usuwania zrobić kolejną część swojego biznesu, jeśli masz salon piękności, które chcesz wyróżnić ponad resztę salonów, albo masz u Ciebie w salonie naprawdę sprzęty najwyższej jakości, czy też jesteś tatuatorem, i dla Ciebie zostawiają u Ciebie naprawdę duże kwoty pieniędzy, to, to laser pikosekundowy jest dla was. Chcesz wiedzieć, jaki laser wybrać? Jakie lasery ja oferuję? Czy też potrzebujesz doradztwa, który laser powinien się wziąć pod uwagę, którego nie? Co jest formularza kontaktowego na stronie wwwnspcosum.com, czy napisz do mnie na Instagramie, czy też na Facebooku z chęcią ci pomogę. Mamy więc ze sobą pierwszy odcinek. Dajcie obowiązkowo znać, czy podobało Wam się czy mówiłem jako taka sensem, czy może zbyt chaotycznie. Jest to mój pierwszy od dłuższego czasu taki typ odcinka na tym kanale, że mówię do nikogo innego, jak do kamery, stresując się, patrząc w swoje odbicie. Więc dajcie znać, obowiązkowo. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Miłego dnia i do zobaczenia.